Cześć wszystkim. Mecz pomiędzy Mimikry z Zergiem. Daddy CEO Terranem po jednej stronie, a po drugiej stronie mamy Heiborna jako Terrana oraz mnie także jako Terrana. Mapa Desolate Stronghold. Przyznam szczerze, nie wiem, czy nagrywałem cokolwiek już na tej mapie, czy nie, więc zakrótce opiszemy, jak to wygląda. Jeden bliziutko natura dla jednego z zawodników, który znajduje się tutaj na tej wzniesieniu. Drugi natura, taki bardziej bliski, jeżeli chodzi o lot do drugiego zawodnika znajdującego się na podwyższeniu. No a oczywiście, jeżeli chodzi o obronę, no to znacznie, znacznie cięższy, bo jak widać, jaką drogę muszą przebyć jednostki, żeby móc bronić. Dodatkowo widać, że mamy tutaj tylną, taką króciutką rampę, na którą można dość łatwo robić zrzuty i przejść sobie ten malutki kawałek, żeby tą ekspansję zniszczyć. Oczywiście mamy złote minerały po jednej i po drugiej stronie. Jak widać na minimapie, to tam już też się SCV-ka oraz dronka wybrała na przeszpiegi do obozu przeciwnika. Widać, że się kapnęli przeciwnicy, że we dwóch nie ma sensu co iść, więc jeden się cofnął. Dodatkowo wracając do mapy, mamy dwie zelnagi. Po środku te właśnie wspominane już. O, przyznam szczerze, że tego nawet nie zauważyłem. Mamy dwa złoża minerałów po jednej i po drugiej stronie mapy. No i oczywiście te kolejne naturale. Znaczy bardziej nie tyle naturalne, co ekspansje, w której można się przemieszczać i bardziej naturalne jest, że pójdzie się raczej w tą stronę niż tu, tak jak wspominałem, do tej ekspansji, która jest znacznie, znacznie bardziej trudna do obrony. Początki, wiadomo, wszystko jest standard. Terrani zerk nie mają sensu wallować, więc tego nawet nie robią. No i widzimy także, że Daddy CEO wysłał swoją SCV-kę zaraz właśnie do tego, jakby będę to nazwał, drugiego naturala i już powstaje tu ekspansja. Z naszej strony postawiliśmy na szybki atak i bardziej takie nękanie naszych przeciwników, więc jak widać mamy trzy baraki ze strony Highborna, dwa baraki z mojej strony, dodatkowo ciągnę gaz dla przybudówek. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba chciałem najpierw wybudować baraki z reaktorem, dopiero później stawiać techlaba. No i chcieliśmy przyatakować naszych przeciwników w miarę szybciutko. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda sprawa ze zbiorami. No to Heimer jest na pierwszym miejscu. Ja chwilowo nie produkuję żadnych SCV-ków, a jak widać, nasi przeciwnicy także w tym momencie nie mają żadnych zaplanowanych. O, jakiś misklik prawdopodobnie albo coś. No i tak jak wspominałem, nie mają zakolejkowanych żadnych jednostek wydobywczych. Spójrzmy dalej, co tu też się dzieje. No to widzimy, że zerg poszedł w rącze. Terranin, no skaz z naszej strony, który prawdopodobnie chyba nie ujawnił tych baraków. Tak, widzieliśmy tutaj, że jedne baraki się ten, ale nie mamy zielonego pojęcia o tych kolejnych barakach. W międzyczasie przeciwnicy także nas zeskanowali, albo dopiero będą skanowali. Raczej będą, bo to około 6 minuty planowali. O, właśnie o tym wspominałem. I mają pełny pogląd dokładnie na to, co też tutaj się dzieje. I reakcja z ich strony jest praktycznie natychmiastowa. Proszę zobaczyć, jeden bunkier, drugi bunkier tam zakolejkowany. Jeden został skasowany, ale drugi zaraz przeniesiony na dół, a nie na górną rampę. Przyznam szczerze, że tutaj jakby umieścić bunkier właśnie w tym miejscu początkowym, jak chciał to zrobić Daddy CEO, to zasięg byłby praktycznie, wydaje mi się, że ten sam, a dodatkowo bunkier byłby chroniony tym, że jest na rampie. Widzimy pojedynczego Reapera, który zmierza do bazy Highborna.
Powiem szczerze, że zdziwił mnie troszeczkę Heimdall, czemu nie ma jeszcze Orbital Command zrobionego. No i nasze armijki wybierają się właśnie do przeciwników. No i mamy tego jednego Reapera, zobaczmy. Jeden zniszczona jest CV-ka i raczej chyba nic więcej tutaj, no chociaż dwa. Dwie SCV-ki zniszczone, a w międzyczasie nasze siły troszeczkę rozniesione na obszarze. No i mamy podwójny w tym momencie atak zarówno jednostki Highborna, jak i moje. No i niestety bunkry skutecznie w tym momencie jeszcze są naprawione przez SCV-ki, skutecznie odpierają ten atak. Nasz, a przeciwnicy spokojnie pozwalają sobie na to, żeby zaekspować oraz wydobycie z tej ekspansji, o której nie mamy zielonego pojęcia, sobie wzmocnić ilość SCV-ków pracujących tam na. No i bardzo, bardzo niefortunne. No przecież dziwne, bo nie wiem dlaczego tutaj sobie wbiegł na rampę, zobaczył co się dzieje, także kolejny żeby rally point ustawiony z budynku któregoś nie wygląda na to, więc chyba bardzo przypadkowo te jednostki się tutaj znalazły. W międzyczasie moje ocalałe jednostki zostały wysłane tutaj tą krawędzią, żeby spróbować poharasować drony, które znajdowały się w tej ekspansji, no ale ku mojemu zdziwieniu ekspansja tyle co powstała i dronek tam żadnych jeszcze nie było. Spojrzymy na przychód, no to widzimy, że nasi przeciwnicy mają nie dość, że więcej robotników, no to mają już w pełni działające ekspansje, szczególnie jeżeli chodzi o tego Terrana. Dopiero z mojej strony zakładana jest ekspansja, Highborn dopiero będzie się do niej szykował, w międzyczasie stworzył tego Orbital Commanda, no a widzimy, że nasi przeciwnicy tworzą kolejnego Command Centera, który zostanie później podniesiony i przeniesiony tutaj na tą ciężką do obrony ekspansję, co zresztą będzie tutaj później widoczne. W międzyczasie widzimy, że Highborn także będzie raczej ekspował w tym kierunku. Mamy pierwsze Mediwaki z mojej strony szykowałem się na zrzut do zrobienia naszym przeciwnikom i poharasowanie troszeczkę tego jednego maina. Widzimy także dość dziwnie, mamy trzy baraki, wszystkie z reaktorami, jeden tylko z techlabem. W sumie z jednej strony to i racja, bo nie ma sensu zbyt wielkiego grać marudersów przeciwko Terranom, bardziej są skuteczne Marinesy. No, ale zobaczymy jak tutaj się potoczy. W międzyczasie widzimy Spire ze strony Mimikry. No, a oczywiście Speed dla Roach, kolejne Roachy produkują. Mamy Sensor Tower także ze strony Daddy CEO. No i mamy ten pierwszy zrzut, o którym wspominałem. No i zobaczmy teraz, jak to będzie tutaj wszystko wyglądało. Dodatkowo wsparcie ze strony Reaperów Highborna. No i przyznam szczerze, że początkowo, jak ten atak został przeprowadzony, to miałem wrażenie, że wyrządziliśmy znacznie, znacznie większe szkody, ale niestety wcale tak nie było, a cały zrzut został praktycznie zniszczony. Przyznam szczerze, błąd z mojej strony, mogłem wycofać szybciej te jednostki. W międzyczasie jeszcze Highborn tutaj ze swoimi Reaperami przeskoczył do Naturala Mimikry i znaczy do Maina Mimikry i przyznam szczerze, że chyba lepiej by było dla nas, gdyby zamiast skupić się na jednostkach skupił się na zniszczeniu tego Spira. No w międzyczasie dwa ocalałe Marines zostały wycofane przy użyciu tego Mediwaka i niszczą Naturala Daddy CEO. No i mamy także pierwsze muty ze strony Mimikrego tutaj powstają. No a te dwóch Marinesów bez większych problemów
Nawet nie zakłóconą, dopiero tutaj widzimy, że Danny Seo zapakował dwa swoje beniwaki, będzie próbował bronić tego naturala. O, właśnie w tym momencie dopiero Steam użyty i zobaczymy, czy uda się zniszczyć tego Orbital Commanda, ale wydaje mi się, że nic z tego jednak nie będzie. I Danny Seo, jak widać, spokojnie sobie poradził z obroną, no i oczywiście od razu naprawia tego Command Centera. W międzyczasie fabryczka zwiadowcza, zresztą to samo zrobili Danny Seo, nikt nie gra w tym momencie mechów. No i patrzymy dalej, jak to wszystko się tutaj rozwija. Widzimy, kolejne upgrade'y powstają, no a Mimikry ze swoimi mutaliskami bez większych problemów niszczy tutaj parę STV-ków naturalu Highborna, no i atakuje Maina. Oczywiście na steamowani Marinesi szybciutko przeganiają tą armijkę, a z mojej strony błyskawiczne wsparcie. No i niestety przyznam szczerze, że w tym wypadku zagrałem fatalnie, bo nie wiem dlaczego wydawało mi się, że ten taret został wyprodukowany i chciałem go naprawiać, a on był jeszcze wciąż w trakcie, stąd takie dość spore straty SCV-ków z mojej strony. No i jeszcze, jak to widzimy, brak ich odbudowy, przynajmniej chwilowo. Tutaj oczywiście w naturalu już postawiona odpowiednia ilość, nawet aż za dużo tych wieżyczek. No i brak odbudowy tych STV-ków, więc 18 STV-ków po mojej stronie, 25 po stronie Highborna, a widzimy, że nasi przeciwnicy mają ich znacznie, znacznie więcej. W międzyczasie kolejny zrzut z mojej strony do bazy Danny Seo. No i widzimy, że ten zrzut już był troszeczkę bardziej udany, choć te mutaliski, no na moje nieszczęście, zniszczyły oba te medivaki, w tym jeden w pełni załadowany. No i jak to tutaj zazwyczaj bywa, mamy sytuację taką, że zerk, jak to zerk, największy przychód, największa ilość robotników jest na dwóch bazach, dodatkowo jego mutaliski niezagrożone biegają, latają sobie po tej całej mapie. Mamy 20, o, z mojej strony troszeczkę zaczęło się odbudowa tych STV-ków, ale ze strony Danny Seo tych STV-ków nie widać. W międzyczasie widzimy, że spora grupa wojska Danny Seo przejęła jedną Zelnagę. Mamy dronkę, która dość ciekawie się wybrała na środek mapy. Prawdopodobnie podejrzewam, że może to miał być scout, sprawdzenie, co też robimy. No a w międzyczasie widzimy, że te mutaliski tutaj zostały troszeczkę przyblokowane przez armię Highborna i wieżyczki z mojej strony. W międzyczasie widzimy, że ten jeden z dronka, która została wysłana, może nie do końca na zwiady, ale ich próba przejęcia złotych minerałów, a oczywiście z drugiej strony zrobił dokładnie to samo. W międzyczasie Danny Seo kolejny raz próbuje przejąć tego naturala, a z naszej strony jest, no, poza tą odbudową, no to rozbudowa własnej infrastruktury wojskowej. Tu widzimy jakieś strzały, to jest przegonienie tego zrzutu ze strony Danny Seo. No i także przegonienie tych mutali. No i przyznam szczerze, że u Highborna też troszeczkę coś się niestety zamieszanie jakieś prowadziło. Było parę SCV-ków, które nie pracowały, tylko stały. Widzimy, że także ze strony Highborna spora ilość wieżyczek przeciwlotniczych, no ale niestety brak ekspansji będzie tutaj drogo kosztował. Mamy zniszczoną tego skautującego pojedynczego Marinesa, no i będziemy mieli kolejne starcie wojsk tutaj, zarówno od Danny Seo, jak i Highborna, no i nadciągające też
zergowy słoń. Przyznam szczerze, że tutaj błąd z mojej strony został popełniony. Chciałem zrobić zrzuta do bazy, no i niestety zamiast szybciutko zapakować te medivaki i przenieść ich na wyższy poziom, wdałem się w walkę, przez co dwa medivaki zostały ściągnięte, w pełni załadowane, więc armia została od razu błyskawicznie uszczuplona o dość sporo zasób wojskowy. No a w międzyczasie widzimy także, że Dadis ją bardzo mocno tutaj nadciąga ze swoimi robotnikami, także wspierany przez wojsko Mimikriego. Zobaczyliśmy Fusion Core, czyli wiedzieliśmy już, że Daddy CEO będzie próbował tutaj przejść w kierunku Battlecruiserów. Zobaczymy, nie pamiętam, czy udało się, czy ten spłonie, czy nie spłonie. Wydaje mi się, że prawdopodobnie tak, spłoną main Daddy CEO. No, ale ich armia wciąż pozostała na tyle duża, że spokojnie sobie poradziła z przegonieniem naszego wojska. Mamy tutaj także ekspansję Daddy CEO, która działa z samymi, co prawda, bułami. W międzyczasie zniszczona ekspansja nasza. No i te wszedobylskie mutaliski. Przyznam szczerze, że w tym momencie, jak spojrzymy na mapę, no to wiemy o tym, że ekspansja tu już działa. Nie wiemy nic o tej ekspansji, tej. No i to, co najgorsze, nie mamy zielonego pojęcia, że ta ekspansja została tutaj przejęta. Mamy armię Mimikriego, armię Daddy CEO, który kolejnego command centera próbuje tutaj założyć. W międzyczasie Daddy CEO skutecznie po raz kolejny Highborna przegania. Ja próbuję przejąć złotą ekspansję wprost pod, tak mi się wydaje, że tak jest. Zelnaga daje odpowiedni widok, więc przeciwnicy spokojnie czekają, aż ten command center zostanie wybudowany, żeby go zniszczyć, albo nawet nie poczekali sobie, to zdążyłem go wycofać, więc te minerały nie zostały stracone. No i widzimy, że kolejny. A no i tutaj była właśnie sytuacja taka, że Highborn w tym momencie nie miał szans na Daddy CEO komentuje zniszczenie tej mojej ekspansji. No i mamy bardzo dużą liczbę mutalisków. To już chyba jest tak zwana masa krytyczna, które bez większych problemów niszczą sobie tutaj infrastrukturę Highborn. A ja rzucam się do takiego ostatecznego ataku na naszych przeciwników. Nadciągająca armia tych jednostek tutaj było zdecydowanie więcej, dodatkowo upgrade'y na korzyść Daddy CEO. No i mamy tutaj pierwsze Battlecruisery. Mecz przegrany z naszej strony. Przyznam szczerze, że powód taki, no to raz ten wspominany przeze mnie błąd, kiedy przeatakowaliśmy, gdzie po prostu armia została podzielona na dwa, dość fatalny w skutkach, bo zarówno jedna część, jak i druga została bez większych problemów przez naszych przeciwników zniszczona i pokonana, czym skończyło się no tak, jak się skończyło. No a druga sprawa, no to tak jak wspominałem, nie mieliśmy w ogóle zielonego pojęcia, nie zeskautowaliśmy tej bazy. Przyznam szczerze, że gdybyśmy zrobili to w zasadzie na samym początku, podczas tego pierwszego ataku, ta baza już istniała, to spokojnie nasza armijka, która tutaj przeatakowała te dwa bunkry i tam parę rołczy, bez większych problemów poradziłaby sobie zarówno ze zniszczeniem tej ekspansji, jak i ze zniszczeniem tych rołczy plus tych paru marinesów, którzy siedzieli w bunkrach, i mielibyśmy już na samym początku przewagę zapewnioną. I to wydaje mi się, że także miało tutaj bardzo duży wpływ na to, że Daddy CEO oraz Mimikry ten mecz wygrali. No dodatkowo wiedzieliśmy o złotej ekspansji. W którymś momencie tam ta skautująca fabryczka spokojnie nam pokazywała, że coś się
tutaj dzieje, a przez nadmiar mutalisków latających po mapie nic nie byliśmy w stanie z tym zrobić. To kolejna sprawa. Kolejna rzecz, no to oczywiście to, że jak już wiedzieliśmy, że te mutale powstały, mogliśmy przerzucić się troszeczkę na mechy i oczywiście zapewnić sobie wsparcie torów, które bez większych problemów ze swoim splash damage'em na jednostki latające, szczególnie te lekkie mutaliski, wydaje mi się, że jeżeli by Mimikry z nimi odpowiednio nie mikrował, nie zastosował Magic Boxa, to ze 2 czy 3 tory bez większych problemów tą całą armię lotniczą by zniszczyły. Kolejna sprawa, no to to, że cały czas Highball próbował przejąć tę ciężką do obrony ekspansję, która była notorycznie niszczona, zamiast pójść z naszej strony właśnie w tym kierunku. Nawet tu wydaje mi się, że zamiast stosowania Orbital Command mogliśmy się pokusić o, po tym, że założyć tą ekspansję i postawić tutaj Planetary Fortress ze wsparciem paru wieżyczek przeciwlotniczych i wydaje mi się, że to mogłoby zapewnić nam troszeczkę większe bezpieczeństwo. No kolejna sprawa, no to ilość tych harwesterków, które cały czas pracowały. Co z tego, że raz czy dwa ekspansje Daddy CEO tutaj i main był harasowany, te SCV-ki z jego strony były niszczone, jak było ich oczywiście odpowiednia ilość, że był miał zapewniony cały czas dopływ tych minerałów, gazu i mógł sobie pozwolić w zasadzie na te straty. No, kolejna sprawa, no to ta ekspansja na nasze szczęście zbyt szybko nie wystartowała i nie była należycie obsługiwana. Tak czy siak, mam nadzieję, że ten mecz Wam się podobał. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Cześć.